Już momencik, panie Januszu, już wracamy na wizję. Rozsypał się serwer streamera. Jeszcze tak. Audio mamy. Pan jeszcze coś powiedział? Ja jestem. No to świetnie. Halo. Moment. Coś nie działa. Halo, halo, panie Januszu? Jestem. Jest pan. Dobrze, jest pan słyszalny. Kontynuujmy. No niestety wysypał nam się serwer streamera. Lecimy dalej. No trudno. Się wysypał, to się wysypał. Jedziemy dalej. No co jest? Kolejne pytania. Czy Marsz Wolności jest przechwytywany przez służby? Czy co? Czy Marsz Wolności jest przechwytywany przez służby? Nie, to jeszcze nie trzeba przez służby. Oczywiście one tam interweniują, one coś robią, ale to nie jest tak, że marsz jest przerywany przez służby. Natomiast nasi ludzie na własne oczy widzieli prowokację, jak osłaniani przez policję ludzie rzucali cegłówkami. O! Tośmy widzieli na własne oczy. Ochraniani przez policję. Tak. Brzmi to zdumiewająco. Skąd ta pewność? Że oni byli ochraniani. Czyżby policja nie reagowała? Tak się zaklina na człowiek. Nie ma powodu mu nie wierzyć. Mhm. Panie prezesie, czy dalej pan uważa, że jeszcze tej jesieni możliwy jest przewrót? Tak jest, tak sądzę. Co prawda pan Rostowski pojechał do Japonii i pożyczył tam jakieś kilka miliardów euro, więc może to się odwlecze, prawda? To już wszystko są takie ostatnie krople, bo przypominam, że sama Japonia jest winna biliard, powtarzam, biliard jenów w tej chwili. Zarówno na biliard, więc to już tak jedni powtarzają drugim, drudzy trzecim, ale to wszystko już tak tylko ciągnie ostatkiem sił. Mhm. Czy nie obawia się pan samobójstwa po przekroczeniu 5%? No, takie głosy chodzą, że grozi mi takie samobójstwo. No trudno. Zapewniam, że nie mam najmniejszego powodu, żeby popełniać samobójstwo i go nie mam zamiaru popełnić. Także proszę się nie obawiać, że popełnię samobójstwo. Mhm. Panie Januszu, kto miałby zrobić ten przewrót pana zdaniem? Oczywiście siły wewnątrz służb specjalnych. Przecież nikt nie zrobi tego z zewnątrz. To musi być osoba z środka, prawda, która widzi, że to wszystko bankrutuje i postanawia coś z tym zrobić. Na jakich zasadach chciałby pan zlikwidować ZUS? Na najprostszych zasadach, po prostu ZUS ulega likwidacji. Na pokrycie zobowiązań ZUS-u idą pieniądze ze sprzedaży majątku państwowego, całkiem sporego jeszcze, wszystkie szpitale, szkoły, drogi, koleje i tak dalej. To jest spory majątek. A jak nie wystarczy, to się trochę dołoży z podatku, ale będzie to podatek na spłacenie zobowiązań. A nie pieniądze, które rodzą zobowiązania w stosunku do nowych emerytów. Jak pan myśli, kto jest inspiratorem regularnych wrzutek na temat katastrofy smoleńskiej w mediach? No, chodzą plotki, że są w tej chwili, proszę wpisać, płatne komentarze do wyszukiwarki i że tam ludzie posługują się najemnikami, czyli można zarabiać pieniądze pisząc przeciwko PiS-owi, przeciwko PO, prawda, tam sobie. Też w tym nie ma nic złego, to jest zawsze wojna, byli najemnicy, więc to też są najemnicy. Jest to po prostu, można powiedzieć, że jest to wojna medialna? Tak, jest to wojna medialna. Czy pana zdaniem, może inaczej, czy nie uważa pan, że należy najpierw ludziom coś dać, żeby zagłosowali na kongres prawicy, nowej prawicy? I co by to ewentualnie mamy dawać my? No problem polega na tym, że my nic nie dajemy, tylko nie będziemy odbierali, prawda? Chciałbym powiedzieć, że będą mieli znacznie mniejsze podatki, że ceny będą szły w dół, bo my nie podniesiemy płac ludziom, natomiast ceny będą szły w dół, prawda? Bo jak się obniży podatki, to ceny spadną, nie? Więc to nie tak, że ludzie więcej zarobią, tylko ceny będą szły w dół. Czyli zarobią wszyscy równo, prawda? Bo jak ceny idą w dół, to wszyscy na tym zyskują. I to chyba ludziom powinno coś powiedzieć, nie? No tak, tylko wie pan, czy wciąż wraca to pytanie, jak trudno jest ludzi przekonać? I jak można ich przekonać? Mówiąc prawdę, oczywiście nie całą prawdę, ale tylko
tylko prawdę, kłamać nie wolno. No i trzeba ludzi przekonywać. To nie jest, to w końcu są dość proste rzeczy. I gdybyśmy mieli do dyspozycji telewizję, to byśmy w ciągu 2 tygodni ludzi przekonali, ale no dlatego właśnie jej nie ma. No nie wiem, czy w ciągu 2 tygodni jednak, wie pan... O! Kilka, myślę, że w ciągu 2 tygodni się dało. Kilkadziesiąt lat ciągłego nadawania to jest przemożne. Nie, pan, komuna nadawała kilkadziesiąt lat, a potem jak przyszło co do czego, to okazało się, że ludzie są odporni na komunę. Także nie, ja bym się tam z tym specjalnie nie przejmował. Panie Januszu, tydzień temu pan użył bardzo ciekawego sformułowania. Pan powiedział, że człowiek w teraźniejszym ustroju stał się jakoby całkowicie człowiekiem pracy. Jest to bardzo chwytliwy argument. Nie uważa pan, tak, że warto go wykorzystywać? Znaczy ja powiedziałem, że człowiek sam siebie uważa za człowieka pracy. Prawda? Do tej pory ludzie uważali, że praca jest po to, żebyśmy mieli środki na coś, na jedzenie, prawda, na zbieranie znaczków, na wyjazd zagraniczny, na dziwki, na żony i dzieci. Prawda? Każdy człowiek ma swoje własne cele. On idzie do pracy, ale celem nie jest praca, tylko celem jest to, żeby miał pieniądze na swoje potrzeby z dzisiaj. Socjaliści uważają, że celem jest praca. Proszę zwrócić uwagę, że oni mówią, że człowiek musi mieć urlop, ale po co jest urlop? Po to, żeby człowiek miał siły do pracy. Czyli po to, żeby sobie odpoczywał. Nie po to, żeby się bawił, ja to nie odpoczywał, po to, żeby się bawił, prawda? Ma być homo ludens. Ma się bawić, to musi być zabawa, prawda? Ale realizować swoje albo cel. Inaczej, żeby miał dodatkowy czas na zrealizowanie, na skonsumowanie tego, co zarobił przez pozostały okres czasu. No, otóż to właśnie, dokładnie tak. Panie Januszu, czy nie uważa pan, że w następnych wyborach nowa prawica powinna skorzystać z profesjonalnej firmy zajmującej się PR-em? Gdyby takie firmy potrafiły rzeczywiście zapewniać sukces, to prezydentem USA byłby szef firmy PR-owej, a nie jest. Panie Januszu, ja się z tym bardzo nie zgodzę. Pan kiedyś w naszej rozmowie, która odbyła się, zdaje się, w podróży z Krakowa do Warszawy, powiedział, że gdyby PR-owcy byli tacy świetni, to byli politykami, ale i pan również powiedział, że pan będzie robił to, na czym zna się najlepiej, czyli na polityce. Proszę mi powiedzieć, dlaczego w takim razie zdaje się pan sam sobie zaprzeczać? PR-owiec jest najlepszy w tworzeniu PR-u, w tworzeniu wizerunku. Natomiast on nie zostanie prezydentem i nie zostanie politykiem, bo na tym się nie zna. Natomiast jeśli są takie osoby... Skąd pan wie, że on jest w tym najlepszy? Bo może inaczej, pan wie, że pan jest najlepszym politykiem? Sondaże tego nie zdają się potwierdzić. Nie wiem, ale oczywiście nie wierzę. Nie wierzę tutaj PR-owcom, bo uważam ich za hochsztaplerów. Ogromna większość PR-owców jest całkowicie hochsztaplerami. Nie mówię, że każdy. Poza tym jest pewien problem. Jeżeli ja mam jakiś elektorat, popatrzcie na wybory w Stanach Zjednoczonych. Przecież ja mam wyniki znacznie lepsze niż Woodler, czy Goody, czy Anderson w Ameryce, prawda? Którzy mają miliony dolarów do dyspozycji, prawda? I nie osiągają sukcesów. Ja mam większe, bo ja jestem naturalny. Moja przewaga jest taka, że ja zachowuję się naturalnie. Widzą, że ja wierzę w to, co mówię. Czy pan, mówię, panie Januszu, nie jest politycznym narcyzem? Jeżeli ja, powiem, że ja skończę. Natomiast gdybym tylko zaczął mówić do wskazań PR-owców, to przestałbym być naturalny. Zacząłbym mówić w sposób nienaturalny i ludzie by to wyczuli. Ja jestem o tym głęboko przekonany. Ale oczywiście ja nie mam zamiaru bronić komuś, jak chcę zatrudnić sobie PR-owców, co zatrudnię. Panie Januszu, jeszcze raz zadam pytanie. Czy pan nie jest politycznym narcyzem? W jakim sensie? Co to jest narcyz? Narcyz to facet, który siedział i cały czas sam siebie podziwiał, nic innego nie robił. I uważał, jaki jest piękny i wspaniały. I wie pan, tutaj bez żadnego braku szacunku, czy też złośliwości, no tak odbieram również pańską wypowiedź. Wydaje się pan w tym momencie bardzo przekonujący do tego, co pan mówi. A tymczasem wielokrotnie przecież słyszało się opinie nie tylko od
pana wrogów, ale przede wszystkim od sympatyków, że te same stwierdzenie można powiedzieć inaczej, delikatniej i mieć dokładnie można, ten sam efekt. Pytanie, takie, to właśnie robił pan na przykład Virgilius Gude w Stanach Zjednoczonych i dostał 0,03% głosów. Ale pan Eugeniusz Gude wcześniej w Stanach Zjednoczonych miał 0%, a pan ma bardzo dobry program, co do tego wiele osób się zgadza. Pan Gude ma też bardzo dobry program. Ale momencik. Pan ma bardzo dobry program. Wiele osób się z tym zgadza. Te 3-4%, które mamy poparcia, lobują na pana rzecz. Natomiast wiele osób zapytanych, na kogo zagłosować, mówią, no nie ma na kogo. No, na Kaczyńskiego nie zagłosuje, na Tuska nie zagłosuje, na PSL nie zagłosuje, na SLD nie zagłosuje, na tego szurniętego Palikota też nie, to na kogo? A może na Janusza Korwin-Mikke? Panie, idź pan z tym oszołomem. Dlaczego pana zdaniem jest przez tak wielu osób pan tak oceniany? Czy może nie jest to przyczyną właśnie braku takiej delikatności w swoich wypowiedziach? No dobrze, ale pytanie brzmi inne. Niech pan sobie odpowie na pytanie. Czy gdybym mówił bardziej delikatnie, to czy ja miałbym te 3%? Może bym miał tylko jeden albo 0,3%. Ale ja bym chciał, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja jestem po pana stronie. Nie wyobrażam sobie prawicy polskiej bez Janusza Korwin-Mikke. Tylko chodzi mi o taką rzecz. Nie, ja rozumiem, ale... Dobrze, ale jeszcze raz mówię. Niech pani odpowie na to pytanie. Mówiąc delikatniej... Czy jakbym zaczął mówić delikatniej, czy miałbym w ogóle te 3%, a nie 0,3%? Po pierwsze należy zadać pytanie, czy nie warto spróbować? Jeżeli przez 25 lat pan próbuje mówić ostro i nie przekraczamy tego progu, czy nie warto spróbować? Po drugie, nie wiem, tak jak i pan tego nie wie. Po trzecie, warto zaryzykować może jednak udział PR-owców, raz się oddać i wtedy można wszystkim uciąć języki, powiedzieć... Nie plećcie głupot, skorzystaliśmy, nic z tego nie wyszło. A czwarta i najważniejsza kwestia. Panie Januszu, proszę mi pozwolić. Chciałbym, żeby pan mnie dobrze zrozumiał. Mówiąc o delikatnej wypowiedzi, nie chodzi mi, broń Boże, o tym, żeby pan łagodził swój język jako sposób mówienia, jako sposób rozwiązywania problemów. Ten język nadal ma być kąśliwy, nadal ma być bardzo ostry i trafiający w najważniejsze rzeczy. Natomiast na przykład zamiast mówić do prostego ludu, sam pan o tym powiedział, który nie rozumie 75% przekazu, zamiast mówić, robotnik powinien być wykorzystywany, powiedzieć. Robotnik powinien mieć płacony uczciwie za jego pracę. Mówi pan dokładnie to samo, ale robotnik uważa, że o, Korwin walczy o to, żeby nam dobrze płacili, bo pan o to walczy. Czasami warto użyć innych zwrotów. Dobrze, to niech pan mi powie. Mamy w Polsce 3 miliony przedsiębiorców. Dlaczego po informacji, że robotnik będzie wykorzystywany, te 3 miliony wyborców na mnie nie głosują? No właśnie, dlaczego? No właśnie, dlaczego? No jak pan myśli? No, czy dla nich to jest woda na młyn, prawda? Mogą swoich robotników wykorzystywać. Bo na przykład tym 3 milionom przedsiębiorców pan mówi, że powinno zlikwidować się instytucje, które im wydają się niezbędne. Faktycznie, w tym przypadku problemem jest to, że my nie możemy do nich dotrzeć z pełnym programem, bo nas media zagłuszają. Ale wie pan, wyobrażam sobie taką sytuację za 20 lat, kiedy Tusk, już podpierający się laską, powie, a jak mamy przekroczyć te 4%, jak nas nie puszczają do mediów? Ja oczywiście ten argument rozumiem, tylko... Chciałbym, żebyśmy mogli dożyć tego czasu, kiedy Tusk będzie w takiej telewizji internetowej mówił, no bo NPTV nas nie emituje. Dobrze, to jest pana głowa, żeby NPTV stało się ważnym medium. Oczywiście ostrzegam, że jak stanie się bardzo ważnym medium, to oni już coś wymyślą, żeby nie zarejestrować NPTV albo coś takiego. Także istnieje pewna obawa. Panie Januszu, pytanie od widza. Czy zgodziłby się pan kiedyś ze swoimi wyborcami, ze swoimi ulubionymi wyborcami, tymi, którzy non-stop wykrzykują o wolnej marihuanie, wypalić fajkę pokoju? Nie, bo ja nie palę marihuany. jeszcze tylko taka... Zaczynać. Jeszcze taka informacja, tu jest słuchawka, tu jest mikrofon, proszę bardzo.
Nikt mi do tej słuchawki nic nie mówi, bo była taka sugestia i nie było hasła zmień temat. Zresztą to jest przykry dowcip, bo należy ubolewać nad tym, że telewizja w tak bezczelny sposób wycina pana Janusza. Panie prezesie, czy pan się zajmował, czym by się pan zajmował, gdyby na świecie był normalny, wolnościowy ustrój? Przypuszczalnie bym się zajmował teorią podejmowania decyzji albo cybernetyką. Jest parę rzeczy, które mógłbym napisać w tej dziedzinie. Bym się sam przesunął do pracy naukowej. No bo już bym... Nie chciałbym zajmować politykę. Ja naprawdę nie lubię zajmować się polityką. Robię to z obrzydzeniem. Proszę mi wierzyć. Panie prezesie, w latach 90., kiedy nastąpił przełom, zaczął upadać tak zwany komunizm, sypał się mur berliński, federacje rosyjskie były jeszcze w powijakach, dopiero ten podział, rozpad federacji i podział na samodzielne państwa był zapasem. Były sugestie, mocne sugestie, że Polska mogła odzyskać część Lwowa, może inaczej, Litwy, Ukrainy, Białorusi. Jak pan sądzi, czyja decyzja spowodowała, że Polska nie była tym zainteresowana? Nie, ale no, przepraszam, po co mielibyśmy odzyskiwać część na przykład Litwy? Zwracam uwagę, że Litwini nas bardzo nie lubią, przynajmniej społeczność Litwinów nas nie lubi, a gdybyśmy próbowali zająć siłą część Litwy, to by nas bardzo nie zlubili. Gdybyśmy musieli utrzymywać terytorium, którego mieszkańcy nas nie znoszą. Wie pan, jaki jest koszt utrzymania terytorium, którego mieszkańcy nas nie znoszą? Że to był potworny koszt utrzymania tego. Po co mielibyśmy to robić? Jest to jakiś zupełny nonsens. Pan teraz, myśli trochę... Teraz nas nie znoszą. Panie Januszu, ale teraz nas nie znoszą. Czy nie uważa pan, że w momencie, w którym by z tego niebytu rosyjskiego trafili jednak wtedy w rozwijającą się bardzo szybko gospodarkę polską, nie poczuliby się wyzwoleni i nie mówiliby, że wrócili do macierzy, że jednak mogą się swobodnie rozwijać? Nie sądzę, bo Litwini mi bardzo zadowoleni z tego, że są niepodlegli. Ja wiem, że tam były różne przecież zawirowania, dokładnie wiemy, jak to było, ale znaczy, dokładnie to nie wiemy, ale może kiedyś się dowiemy, kto naprawdę tam pracował, prawda, i dla kogo. Ale w każdym razie słowo niepodległość było dla nich bardzo ważne i naprawdę, bo Polacy często nie rozumieją jednej rzeczy. W którym roku była Unia Litewska. W wyniku tego Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie straciły niepodległość. Te prawa zostały zlikwidowane i na ich miejsce powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Z tym, że tej Rzeczpospolitej, jakby na przykład Polska w 1939 roku została połączona na równych prawach z demokratycznymi Niemcami, no to by się okazało, że Niemcy, którzy mają większość, bo jest ich dwa razy tyle, no to oni de facto rządzą. I Polacy by tego nie lubili. Otóż utraty niepodległości Królestwa Polskiego Polacy przeżyli, bo oni byli tą większościową stroną w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a Litwini coraz bardziej to nienawidzili. Państwo sobie nie zdajecie może sprawy, jak odbyło się, bo proszę w ogóle na coś takiego. Porozmawiamy sobie mapy, atlas historyczny. No, w internecie też przecież jest. I zobaczcie, jak wyglądała mapa rozwoju Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Tam jest tak, że Królestwo Polskie, czyli korona, taki pasek tak biegnie z kosem przez ton, łączy taką wielką pierzyną, czyli Wielkim Księstwem Litewskim. Po czym ponad połowa tej pierzyny, czyli Ruś, któregoś dnia znajduje się w koronie, a nie w Litwie. I nikt nie wyjaśnia, dlaczego tak się stało. Bo tak się stało, co zrobiono sejmy województwa kijowskiego i czerichowskiego i tak dalej, to odbywały się dokładnie na zasadzie takiej, jak w 1940 roku odbywało się przyłączanie Ukrainy Zachodniej do Związku Sowieckiego. Zbierała się delegacja tam kilku delegatów województwa kijowskiego, które mówili, no wprawdzie nie ma delegatów województwa czernichowskiego, ale my w ich imieniu ogłaszamy przyłączenie ziemi czernichowskiej do Polski. Obrabowano bezczelnie Wielkie Księstwo Litewskie z ziem ruskich. Zdobytych przecież przez Litwinów, nie przez Polaków. No i
I Litwini nam to pamiętają do dzisiaj. To była naprawdę bezczelność. Tak samo jak my nienawidzimy za to Związku Sowieckiego, tak samo oni nas nienawidzą za to. I trzeba o tym pamiętać. No jest to mocny argument. Nie można od niego uciec. Czy pana zdaniem Polska od morza do morza była silnym państwem? Niezbyt silnym. Było to, tak jak się kiedyś mówiło o Rosji, że to jest kolos na glinianych nogach, to Rzeczpospolita Obojga Narodów też była kolosem na glinianych nogach. W gruncie rzeczy połączenie z Litwą nas w pewnym sensie osłabiło, bo zmusiło do dbania o ziemie wschodnie, ogromne, wymagające ogromnych nakładów, wymagające pilnowania ogromnej granicy. Walki z księstwem moskiewskim, z Tatarami, z Turkami. Podczas gdybyśmy mieli za granicę Litwinów, no to może jakieś napady byłyby, ale byśmy mogli się zająć granicą zachodnią. No, czyli nie stracilibyśmy może Śląska, prawda, takich rzeczy. Także no, policja jak wszędzie indziej, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i odwrotnie, nie ma tego dobrego, co by na złe nie wyszło, prawda? Więc miał to swoje dobre i złe strony oczywiście, ale panie Januszu, miał to złe strony. Skoro dotykamy już tej historii, czy nie warto wspomnieć o tym, że jednak decyzję o odebraniu tych ziem od Wielkiego Księstwa podjął jednak Zygmunt August, który de facto był Litwinem. No, Zygmunt August nie był Litwinem. Przecież mieliśmy dynastię Wazów szwedzką, prawda? Mieliśmy już potem różnych królów, ale narodowość króla nie ma żadnego znaczenia. Jednym z lepszych królów Polski był Batory, prawda? Który był Węgrem. Aleksander II, o tym byśmy mówili, był Rosjaninem. No, także... No, Batory także... poszedł na dno, można by zażartować. Tak, nie, na Batory nie, Batory na dno nie poszedł. Przypominam, Batory pod Skowem to raczej jest korzystna karta dziejów Polski. Jednostka pływająca. Ale mało kto wie, że Batory był pierwszym królem, który wprowadził cenzurę. Ja mówię o jednostce pływającej, panie Januszu. Ja wiem, tak. Dobrze. Batory był pierwszym królem, który wprowadził cenzurę w Polsce. Mhm. Ale na jakim etapie, skoro jesteśmy przy historii, no historia współczesna, rok do tyłu, na jakim etapie jest w tej chwili sprawa niedopuszczenia Kongresu Nowej Prawicy do okręgów wyborczych, wszystkich okręgów wyborczych w ubiegłych wyborach? Co się dzieje z tą sprawą? Obawiam się, że nic z tego nie wyjdzie. Jeszcze się będę konsultował z prawnikiem, ale obawiam się, że nic z tego nie wyjdzie. Wygrać sprawy to w ogóle nie możemy, prawda? Bo nie ma siły. Możemy tylko jakieś odszkodowanie ewentualnie dostać za to. Tam parę tysięcy euro to wszystko. A czy sprawa została wysłana do Trybunału Strasburskiego? Nie, dlatego, bo to są koszty jeszcze ogromne, zwracam uprzejmie uwagę. To wymaga opłacenia tutaj adwokatów, opłacenia wpisu sądowego i tak dalej. Mi się wydaje, że mam pilniejsze sprawy niż taka, o której nikt nie usłyszy. Nawiasem mówiąc, mało kto wie, ale ta sprawa była w OBWE i OBWE nam w pewnym sensie przyznała rację, ale dopiero 4 miesiące po wyborach. Więc... Ja pozwolę sobie, szanowni państwo, przypomnieć, że kiedy byliśmy... Przepraszam, że kiedy byliśmy pod bramami OBWE, czekaliśmy, jest na to materiał wideo, zresztą skrócony, prawda, panie Januszu, czekaliśmy około 40 minut, żeby ktoś stamtąd wyszedł. Nie, ale przecież to, słuchajcie, to przypominało zupełnie bramę poselstwa angielskiego w Ugandzie albo w czymś takim. Tu Brytyjczycy ze stoją, a tam luksus, bariery, prawda, tu siedzą sobie, jakieś międzynarodowe towarzystwo tam siedzące. Naprawdę tak mi było wstyd i głupio, że stoję przed... To było żałosne, to prawda. Ale panie Januszu... Ci ludzie, to jest jakieś gryzi piórki. Jakieś drapie chrusty, które tam, żeby zarobić parę złotych, sobie poszły do tego OBWE. I ci ludzie mają o nas decydować. To w ogóle żałosne, naprawdę żałosne. Panie Januszu, ja bym chciał przypomnieć pańskie prorocze słowa, które tam padły. Jest to porządna, demokratyczna instytucja, w której już kilka miesięcy po wyborach możemy się spodziewać jakiejś opinii. Tak jest. Dokładnie tak. Co to u pana, czy u mnie? A nie wiem co. Tak, coś bełkotało. To nie u pana. Dobra, idziemy. No ja nie bełkoczę, panie prezesie. Od czasu do czasu, jak wypiję co nieco. Co pan sądzi o prawach jazdy? Czy pozwolenie na jazdę samochodem mają sens? To jest pytanie widza. My oczywiście odpowiedź znamy, ale proszę bardzo. To znaczy,
formalnie rzecz biorąc nie mają sensu, dlatego że ludzie i tak jeżdżą bez prawa jazdy. I co gorsza, jak jedzie bez prawa jazdy, to może uciekać przed policją, skutki mogą być tragiczne. No więc ważne jest, żeby człowiek wiedział, czy umie prowadzić, czy nie. Z kolei są liczne wypadki ludzi, którzy prowadzili bardzo ostrożnie, dostali prawo jazdy i w tym momencie poczuli się królem sosprawa, zaczęli jeździć, bo już mają prawo jazdy. A jeżdżą dalej tak samo jak minutę wcześniej, kiedy prawo jazdy nie mieli. Prawda? Otóż mi się wydaje, że jeżeli człowiek nie boi się zginąć na miejscu, nie boi się kary śmierci na miejscu, no to grzywna 500 zł za jazdę bez prawa jazdy też go nie odstraszy. Prawda? Także obiecanie prawa jazdy są bez sensu. Natomiast nie będziemy tego hasła głosili teraz, bo ludzie by powiedzieli, że ten oszołom Korwin-Mikke chce wszystkich zmordować. Mi się wydaje, że znacznie prostsze. Panie Januszu, brawo, szapoba. Pan w końcu przyjął właśnie ten łagodny ton języka, to o czym rozmawialiśmy. Jestem zachwycony, gratuluję. Jezu. Ale przecież my zawsze tak mówimy. Przyjęcie natomiast zasady, że rodzice mogą szkolić swoje dzieci, tak jak zawsze było przecież, że nie ma obowiązku chodzenia na kursy, trzeba tylko zdać egzamin. Prawda? Ja bym wprowadził jeszcze zasadę, że egzaminator dostaje pieniądze za danie prawa jazdy, ale jeżeli przez pół roku oddania prawa jazdy kierowca spowoduje wypadek, to płaci jakiś procent, przynajmniej płaci instruktor. Wtedy wydawał prawo jazdy tym, którzy rzeczywiście umieją jeździć. Prawda? Także taka jakaś gra. Jestem specjalistą od teorii gier, prawda? Między innymi, więc jakąś taką grę zmontować, żeby on brał pieniądze za wydanie, ale również płacił za spowodowanie wypadku przez pierwsze pół roku, powiedzmy. Sądzi pan, że uda się jeszcze politykom wprowadzenie euro w Polsce? No, widzę determinację ogromną tej bandy złodziei. O, pardon, miałem mówić łagodnie. Widzę ogromną determinację tych pół bandy złodziei, no bo już nie mogę inaczej. Otóż oni chcą zarobić na zawirowania, które będą mieć wprowadzenie euro. O to im chodzi. Są również opłacani przez aferzystów międzynarodowych, którym też na tym zależy z samych powodów. Ale obiektywnie to już mało kto wierzy w tej chwili w euro. Chcę przypomnieć, że Eurolandia rozwija się wolniej niż reszta Unii Europejskiej, wyraźnie. Jest różnica. To Eurolandia ma problemy, a nie takie kraje jak Polska czy Wielka Brytania. Prawda? Eurolandia ma większe problemy, czyli te kraje, które wprowadziły euro. Także nie widzę żadnego racjonalnego argumentu przemawiającego za wprowadzeniem. Oczywiście, myśmy podpisali traktat lizboński, mamy zobowiązanie do wprowadzenia euro. Ja proponuję wprowadzić euro w roku 2222. Ten rok wydaje mi się być bardzo dobrym rokiem do wprowadzenia. Co pan sądzi o roku 2222? Panie prezesie, to jest fantastyczny pomysł. Same dwójeczki, no, bardzo ładnie by wyglądało. Tak, no, ładnie brzmi, prawda? Mhm. Zobowiązaliśmy się, to oczywiście to zrobimy, jasne. Nie możemy robić z gęby cholery, obiecaliśmy, to będzie. Nie? Panie Januszu, a ja mam takie pytanie. Jak już będzie ten rok 2222 i Janusz Korwin-Mikke X obejmie władzę jako następny spadkobierca tronu, jak wspomoże motoryzację polską? W ogóle nie będzie motoryzacji, będziemy latali odrzutowymi ostrami. Czy państwo zauważyliście, ale że... to nadal się będzie nazywało motoryzacja, tylko jak będziemy, może ja mam inaczej. Ja mam taką propozycję, że znikną wszelkie środki masowego przekazu, bo to masowej komunikacji, czy prawie wszystkie, bo tam pewno jakieś tam będą. Proszę zauważyć, ktoś z państwa mi znajdzie, nie zdołam tego znaleźć. Może państwo znajdziecie w internecie i przekażecie tutaj gdzieś, albo na pana Sockiego, albo do mnie gdzieś. Była olimpiada bodajże w roku 1984 w Los Angeles. Latający tak zwany jetpack. Mhm. I tam człowiek, który zapalił znicz, on sfrunął z korony stadionu, sfrunął na właśnie odrzutowych ostrach, tak zwanych, na odrzutowych ostrach. I on zleciał, jakiś komandos. Ja nie widzę nigdzie zdjęć z tego. Nie widzę nigdzie w internecie filmu z tego. Bo to jest znajdzie. Ale co się stało z tą ideą? Otóż lobby motoryzacyjne zapewne
wykupiło jakieś patenty, coś tam zablokowało możliwość robienia tego, no bo oczywiście wtedy by natychmiast kobiety dalej jeździły samochodami oczywiście, ale większość mężczyzn by już latała na czymś takim. Nie? No niestety muszę pana zmartwić, panie Januszu, jest to jetpack, okazał się wybitnie trudny w pilotażu, wybitnie trudny. Ludzie przychodzili specjalne szkolenia, okazało się, że nawet nie można było z jetpacka w locie strzelać, bo niewielkie odchylenie środka ciężkości podawane przez wystrzał powodowało jego tragiczną niestabilność. Źródłem oczywiście, napędowym pan, dla jetpacka. A jeździł pan tym takim pochylającym się urządzeniem? Segwayem. No Segwayem, coś za Segway. I tam nawet samotnie pan wie, że jego właściciel zginął na Segwayu. Tak. Przysunął się pod nim kamień i zleciał w przepaść. Tak. Zleciał w przepaść, tak. On potrafił utrzymać jako stabilność. Tak, panie Januszu, tylko Segway waży kilkadziesiąt kilogramów i wykorzystuje stabilność tylko w jednej osi, poziomy, przód, tył, to wszystko. A jetpack, gdyby ważył, to może inaczej. Jetpack jest zbudowany na bazie bardzo zrożącej substancji. To jest, zapomniałem jak się nazywa ta substancja, bardzo żrąca. Działa na tej zasadzie, że substancja ta jest strzykiwana pod ciśnieniem na siatkę srebrną i tam intensywnie odparowuje. A, to jest prawie stuprocentowa woda utleniona, tak? Czyli perhydrol. Dostaje się A to było 40 lat temu, od tego czasu już ludzie wymyślili i lepsze systemy stabilizacji, i lepsze napędy i tak dalej. Wszystko okej, tylko trudno nadal zadbać nad regulacją ciągu, nad paliwem lekkim, dobrze spalalnym, tak. Dawanie takie ciśnienie. Tak, oczywiście. Ale wróćmy do spraw naszych, bieżących, te, które są najbardziej istotne. Czy uważa pan, że powstał jakikolwiek zaczątek nowej partii na Marszu Niepodległości Warszawy? No, miał powstać, zobaczymy, czy powstał. Mam nadzieję, że to zobaczymy w ciągu najbliższych paru dni. Jak pan myśli, czym republikanie przekupią latynosów i murzynów w następnych wyborach, żeby przebić demokratów? Nie wiem. Myślę, że zanim dojdzie do wyboru, będzie już taka katastrofa gospodarcza, że nie trzeba będzie specjalnie przekupywać. Panie Januszu... Wystarczy mała awaria i jetpack ląduje z wielkim hukiem, jak napisał użytkownik czatu. I to jest ta różnica, ale jedźmy dalej. Ale to samo jest z samolotem. To samo było na początku z samolotem. Jak pierwsze były samoloty, to zaczęła drobna awaria samolotu i lądował z rakietami. Było to samo, prawda? Moim nadzoraz skromnym zdaniem moglibyśmy pomóc polskiej motoryzacji, czyli na naszym terenie zrobić to w bardzo prosty sposób. Na naszym terenie wprowadzić, że każdy, kto skonstruuje samochód, może go eksploatować. Musi przejść tylko najprostszy przegląd techniczny. Podstawowy przegląd techniczny. Ale po co ma przejść przegląd techniczny? Nie rozumiem, po co przegląd techniczny. W Ameryce jest zasada, że samolot musi mieć jedno białe światło z przodu, jedno czerwone światło z tyłu. Samolot? I to wszystko. Samochód. Jedno białe światło z przodu, jedno czerwone z tyłu. I jaki ma przegląd? Jeżeli przecież to właściciel najbardziej ryzykuje, prawda? No to on powinien decydować, czy może jeździć, czy nie. I hamulec hakowy, taki, co się wbija w asfalt i staje w miejscu. Czy zna pan jakieś szczegóły z afery z policjantami w Białymstoku? Inne niż te, które podał pan na blogu. A co do PR-owców, chodziło panu o to, że wykreowaliby siebie na polityków? No tak, oczywiście. Zaraz by kogoś znaleźli i wykreowali, a jakoś tego nie robią. Natomiast co do... No dam panu przykład. Kongres Liberalno-Demokratyczny w wyborach w 1993 roku zatrudnił firmę Saatchi & Saatchi. Bardzo wiedną firmę. I nie wszedł do parlamentu. A był partią rządzącą. Jak widać, PR-owcy nie pomogli. No tak... Czy pana zdaniem Marsz Krakowski odbije się jakimś echem w Polsce? Chyba żaden się nie odbija. Jeszcze nie znam danych Warszawy, bo nie oglądałem tego wszystkiego. Pod wieczór będę miał dane i wtedy sobie pogadamy. Natomiast, jutro będę miał bloga pisanego, to znaczy państwo będą pisali.
I wtedy zobaczymy co się dzieje dalej. Panie Ruszu, jest trudno przekonać ludzi do tego, że w wolnej Polsce coś może tanieć. I nawet argument wzięty z życia, który tak wiele osób zauważa, czyli leki, które do tej pory były dofinansowywane z budżetu państwa, nagle okazują się, że niedofinansowane są jeszcze tańsze. Czy pada zdanie, no jeżeli właśnie. Jesteśmy ani takimi niedowiarkami... Nie tak, właśnie chciałem zapytać, czy jeżeli ludzie są takimi niedowiarkami, to jest szansa naprawdę ich jakoś przekonać i jak pan sądzi, co jest przyczyną tego, że oni są aż takimi niedowiarkami? To, że ludzie są głupi po prostu i zwyczajnie. 3/4 ludzi nie rozumie najprostszych rzeczy. Widzi pan, nie ma co przekonywać, ale zobaczcie receptę Stefana Kisielskiego. Wziąć zapyski i wprowadzić liberalizm. Wprowadzimy ten liberalizm i ludzie po 3 tygodniach zobaczą, że to działa i jest taniej, prawda, i koniec, i przestaną margać. Ale to trzeba zrobić. No, jak kobieta nie wie, że jest jej dobrze, to trzeba ją zgwałcić, prawda, i ona się przekonuje szybko, że jest dobrze. Panie Januszu, właśnie o takim oczywiście, języku mówiłem. Oczywiście, gwałci tylko takie, które gwałcić należy w tym te, momencie. Które chcą. Trzeba mieć wyczucie. Te, które chcą. To lepiej nie gwałcić. Mhm. Tak, co pan sądzi o Dmowskim? Wielki bohater narodowy, czy... Roman Dmowski był człowiekiem, no zupełnie innym, nawiasem mówiąc, niż sądzą narodowcy. Był to zwolennik na przykład teorii ewolucji. Był to biolog dość wybitny. Miał poglądy no, odbiegające od lewicy, to jest jego ogromna zasługa. Nie ze wszystkimi się z jego poglądami zgadzam. Ja myślę, że on je głosił tylko dlatego, że te czasy były takie demokracje. Zresztą jak Churchill mówił o demokracji, to też mówił o narodowej demokracji. Prawda? Myślę, że tak naprawdę tak o tym nie myślał. Nie myślał. Popełniał jedną wadę. On idealizował słowo naród. Prawda? Stawiał je naród ponad wszystko. Prawie otóż jak Wałęsa, my naród. No właśnie, no to Piero w tym podpowiedzieli. To nie on sam akurat. I to na Amerykę działało, na Polskę nie. No, bardzo wielki człowiek. Ja zdecydowanie wolę Dmowskiego od Piłsudskiego. Ale na przykład w dziedzinie polityki wschodniej Piłsudski miał lepszą orientację. On pochodził ze wschodu. Poza tym no, ja uważam za największego polityka polskiego, II Rzeczpospolitej, uważam na Korfantego i Witosa, a nie Piłsudskiego i Dmowskiego. Proszę Państwa, może o tym pogadamy kiedy indziej, bo to już minęły już nie 2, a 3 kwadranse. Panie Januszu, pan jest jak zwykle niepotrawny. Pan jest jak zwykle niepotrawny. To ja właśnie zgłaszam konieczność skończenia programu z pewnych względów. Ja jestem prosto z podróży. Wiemy, oczywiście doceniamy. Dziękuję uprzejmie, panie Januszu, za wspólnie spędzony czas. Życzę panu również jutro... Aha, jutrzejszy czas z panem Januszem o 21, tak, panie prezesie? Tylko 21, ponieważ z kolei jest zebranie oddziału warszawskiego, na którym chcę być. Czy przekładamy ten czat już na stałe na godzinę 21? Nie. To tylko dzisiaj, jutro wyjątkowa okoliczność. Taka wyjątkowa okoliczność. Zapraszamy, kochani, jutro o godzinie 21 na czat z panem prezesem Januszem Korwin-Mikke. Czat w zupełnie innej formule. Już nie będziecie się mnie musieli pytać o mojego dealera, co biorę, czy wziąłem tabletki, tylko zadacie te pytania bezpośrednio panu prezesowi. Ja oczywiście panu dziękuję uprzejmie i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia, panie Januszu. Dziękuję, kłaniam się, do widzenia. Ja, kochani, tymczasem zachęcam was do telefonów do studia, jeżeli macie ochotę. Zapraszam serdecznie, możecie mi zadać te i inne trudne pytania. Ja na nie odpowiem. Mamy jeszcze 25 minut, także no cóż, telefon jest do waszej dyspozycji. Jeżeli byliście na Marszu Niepodległości w Warszawie, w Krakowie, chcielibyście podać, jak to wyglądało, zapraszam, dzwońcie do was. Podamy informacje bezpośrednio. Telefon jest na żywo na linii Studio Stargard 530 33 77 30. Powtarzam jeszcze raz. 530 33 77 30. Jeśli ktoś z was chciałby się z nami podzielić swoimi spostrzeżeniami, uwagami, informacjami, czy też innymi ważnymi kwestiami, dzwońcie i mówcie. Ech.
Bardzo sobie cenię takie dowcipy typu: jest pan przystojniejszy od Karolaka, czy zdaje pan sobie sprawę? A ja mam pytanie, czy przystojność, o której pan mówi, mierzy się szerokością szczeliny między zębami? Być może tak, ale mi to nie przeszkadza. Za dużo kiboli na marszu. Czytamy informacje. Czy ja byłem na marszu? Nie, nie byłem na marszu niepodległości. Jestem panią Buonafiori, Barbarą zresztą. Pani Barbara Buonafiori, świetna kobieta, która napisała cały cykl kobiecego punktu widzenia, który był wydawany w najwyższym czasie. W tej chwili jest dostępny w postaci książki w księgarni. Niestety już nie żyje, o ile dobrze zrozumiałem informacje. I tak to wygląda, także ja polecam tą książkę, bo jest naprawdę świetna, również dla nas, mężczyzn. No cóż, czy wiadomo, dlaczego policja zatrzymała na samym początku marsz i dlaczego ludzie, w tym dzieci, zostali zaatakowani gazem? Ja myślę, że jak zwykle, po to, żeby rozwścieczyć i rozpocząć bijatykę, walkę, krzyki, pokazywanie, jaki to ten marsz jest znowu zły. Panie Marcinie, Dmowski popierał faszyzm i antysemityzm. To jest znak zapytania. No, Dmowski to jest oczywiście postacią, która ma wiele, wiele pozytywnych i negatywnych opinii. Tutaj jest czas dla historyków. Dostaliśmy SMS-a. Pytanie jest, co pan sądzi o tym, że dzisiaj na Marszu Niepodległości policja biła nawet 10-letnie dzieci? Nie wiem, nie widziałem tego. Jeżeli te dzieci były bite tylko i wyłącznie dlatego, że chciały do ojca, do mamy, czuły się zagrożone, to te bydlaki, które to robiły, powinny za to odpowiedzieć. Dziecko jest wartością bezwzględnie największą. Życie ludzkie jest rzeczą bezwzględnie najważniejszą. Jeżeli nie potrafimy tego uszanować, jeżeli znajdują się w szeregach policji ludzie, nie, ludzie, o nich nie można powiedzieć, psychopaci, którzy postanawiają rozładować swoją energię tylko na słabszych od siebie, bo do silniejszych boją się podejść, i to na dzieciach, powinni się cieszyć, że ich nikt nie pobił, tak jak te dzieci. Zapraszam was do telefonowania, tak żeby każdy mógł usłyszeć waszą opinię, wasz głos. Mamy link do tego wydarzenia dziecka bitego na Marszu Niepodległości. Za chwileczkę to wyemitujemy. Mam nadzieję, że będzie to widzialne. Już sobie kopiujemy łącze, klejamy i zobaczmy, jak to wygląda. No, niestety nie otworzył mi się ten link. Spróbuję jeszcze raz. Momencik. Spróbujemy teraz. Konrad, byłeś tam na czele marszu. Jak to się wszystko odbyło? Już przechodzimy do tego materiału. Mam nadzieję, że on dużo wyjaśni. Konrad, byłeś tam na czele marszu. Jak to się wszystko odbyło? No, że policja zaczęła bić i trenować wszystkich. No ale czy była policja sprowokowana, czy sami zaczęli? Sami. Bo kibice krzyczeli coś o policji, no i policja zaczęła coś atakować, bo policja barykodowała ten marsz. No to już oni się zaczęli, chcieli przedrzeć, to policja zaczęła bić pałami. Kogo bili? Ciebie uderzyli? No tak, mnie też. Dzieci też bili. Wszystkich. Oni nie patrzyli, kogo biją, tylko biją. Gazu użyli łzawiącego? Tak. I co, i zgubiłeś się z tatą? Dobrze, wracamy do redakcji.
No ja też mam rozbitego laptopa, także rzeczywiście oni wtedy, kiedy się wycofali, tam pamiętasz tego placu defilad, oni gdzieś tam poszli do przodu, to wygląda na to, że uformowali tam po prostu barykadę. No chodź już. Ja w oczach tego dziecka widziałem przerażenie. To dobrze, że znalazł się ktoś, kto się nim zaopiekował i starał się do niego mówić spokojnym głosem. Doceniam tą osobę, że zebrała sobie siły, żeby tego dzieciaczka zmęczyć jeszcze na zrobienie takiego wywiadu. Myślę, że był to dla niego powrót tych przeżyć, tych emocji. Może nie trzeba było tego robić, ale myślę też, że dzięki temu wiem, jak to wygląda. Mam nadzieję, że tak jak w przypadku pobicia człowieka przed rokiem i tym razem znajdą się kamery, które sfilmowały bezpośrednio to bestialstwo. Jeżeli okaże się to prawdą, tym razem te osoby nie mogą nie ponieść konsekwencji. Dziękuję bardzo wam za ten link. No cóż. Dzieci i rodzice idą na taki marsz, bo jest to marsz pokojowy. Nie wyobrażam sobie, dlaczego na takim marszu stwarza się takie sytuacje. Policja podobno tam jest, żeby chronić ludzi. Więc czemu ludzie byli atakowani? Zapoznajmy się z kolejną wiadomością. Jest pytanie, czy można dzwonić. Oczywiście zapraszamy. Program jest dla wszystkich. Ja myślę, że są ważne pytania, które trzeba znaleźć odpowiedź. I są te pytania bardzo istotne. Studio Stargard 530 33 77 30. Dzwońcie, wyrażajcie swoje opinie. To jest chwila dla was. To jest kanał dla was. Rozmawiajmy o tym, co ważne, o tym, co nas boli, co nas dotyka. Mamy telefon. Halo, halo? Już momencik, nie mamy odsłuchu tego kanału. Proszę mi dać chwilkę. Zaraz sprawdzimy, co się dzieje. Jeszcze chwilkę, nie mamy odsłuchu kanału. Dajcie mi chwileczkę. Właściwości. Halo, halo, halo? Jeszcze nie słyszymy. Halo? No niestety. Halo? Momencik. Nie rozpoznaje nam się prawidłowo kabel. Halo? Jeszcze chwileczkę. Przepraszam najmocniej. Jeśli nam się nie uda połączenie za pomocą... Jeszcze zobaczymy, czy jest w ogóle odsłuch tego kanału. No dobrze, spróbujemy inaczej. Halo? No jest teraz to słyszalne trochę lepiej, tylko zwiększymy poziom głośności. Jeszcze chwileczkę. Halo, 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 halo. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale...
Już moment, moment, moment. No mamy to zgłośnione, mam nadzieję, że to jest słyszalne. Proszę bardzo, witam serdecznie. Mam nadzieję, witam serdecznie, Tomasz Godlewski z tej strony, witam Panie Marcinie i witam wszystkich, serdecznie, którzy oglądają właśnie kanał. Ja oczywiście z sentymentu i cały czas staram się dzwonić w momentach, kiedy no, mam coś do powiedzenia. Mianowicie, dziś rano oczywiście o godzinie 6.00 startował z miejscowości w Wielkopolsce, czyli z Konina, tu gdzie mieszkam, autobus z osobami, które jechały na Marsz Niepodległości. Wszystko ładnie, pięknie, ale wyobraźmy sobie sytuację taką, że uczestnicy, gdzieś około 12 osób, bo tam była grupa i z Gniezna, i z Konina, jeden duży autobus podjechał, ale osoby, które czekały, 12 osób, cały czas były obserwowane przez oficera służb, no, czyli policję, tak? Podjechał sobie, przejeżdżał z każdej strony kilkakrotnie, stawał naprzeciwko i z boku, i z tyłu, robił zdjęcia po prostu. Mało tego, w momencie, kiedy autobus ruszył do Warszawy, ten samochód pojechał za nimi. Prawdopodobnie... Jak pan sądzi, jaki był cel osób, chcesz które wygrać 100 tysięcy? Podjęły się monitorowania tego autobusu? Mnie się wydaje, że... Wydaje mi się, że po prostu władze boją się i starają się inwigilować, po pierwsze, ile osób jedzie, po drugie,